Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Przenosimy się do Czech, gdzie nieco ponad 90 km od polskiej granicy odbyła się 45. edycja Barum Czech Rally Zlín. Od ubiegłego sezonu Barum jest zaliczany do rund FIA ERC, w której to nasza polska załoga Lotos Rally Team Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran zajmują aktualnie drugie miejsce w generalce. Czeski rajd jest najbardziej obsadzoną rundą i w tym roku było tak samo. Oprócz czołówki Mistrzostw Świata kibice mogli obejrzeć wiele zespołów lokalnych. Rajd był jedną z trudniejszych rund w kalendarzu, a na śliskich i nierównych asfaltach na południu w Umorach zawodnicy mieli do przejechania ponad 80 km odcinków specjalnych. Jak trudny technicznie okazał się rajd, na własnej skórze doświadczył tego Francuz Robert Consani, gdzie na odcinku w Suchowicach mocno rolował po podbiciu na prawym zakręcie jadąc prawie 150 km na godzinę. Na szczęście załodze nic się nie stało i wyszli z tego cało. Tutaj z wielkim rozgłosem po świecie poniosła się informacja, że polska załoga jako jedyna stanęła na trasie odcinka, żeby sprawdzić, czy francuskiej załodze nic się nie stało. Panowie chyba ze stresu zapomnieli wystawić przy samochodzie okejkę. Sam Robert słał wielkie podziękowania dla Kajto i Barana za pośrednictwem Instagrama. Bardzo dobry wynik zanotowali bracia Szeja, Jarosław i Marcin. Mimo przygód na odcinkach jak przebita opona, panowie walczyli do końca i stanęli na trzecim miejscu podium w swojej klasie. Rajd Barum był jednocześnie ostatnią rundą rajdowych Mistrzostw Europy Juniorów, a w niej trzecie miejsce na podium wywalczyli Alex Zawada i Cathy de Rosols. Załoga MSZ Racing jadąca Oplem Adamem awansowała na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu. A siódmą rundę wygrała załoga Jan Kopecki i Paweł Dressel w Skodzie Fabii R5. Panowie w tym sezonie byli nie do pokonania, a przy okazji wygrali Mistrzostwo Czech. Na drugim miejscu półplasowali się Wacław Pech i Petr Uhl w Mini John Cooper S2000. Trzecie miejsce wywalczyli dobrze nam znani Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran w Fordzie Fiesta R5, przy czym powiększają prowadzenie w klasyfikacji generalnej ERC. Wracamy do kraju, gdzie na zachodnim Pomorzu odbył się terenowy rajd Lotto Baja Poland, będący ósmą rundą Pucharu Świata FIA. Rajd ten też jest zaliczany do rajdowych mistrzostw Polski samochodów terenowych oraz do rundy mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w rajdach terenowych. Impreza miała bazę w Szczecinie, a odcinki specjalne zlokalizowano w okolicach Dobrej i na poligonie w Drawsku Pomorskim. Na zawodników czekało ponad 700 km tras, a w tym 414 km samych odcinków specjalnych. W klasyfikacji generalnej triumfował Krzysztof Hołowczyk z Łukaszem Kurzeją jadący Mini Cooperem. Dla Hołowczyca jest to drugie z rzędu zwycięstwo w tym rajdzie oraz piąte w karierze. Za nimi na drugim miejscu plasował się tegoroczny zwycięzca rajdu Dakar Nasser Al-Attiyah z Matthew Baumel, także w Mini Cooperze. Trzecie miejsce pod nim uzupełnili Bernard Tenblinke i Tom Console w Toyocie Hilux Overdrive. Wielu Polaków startowało w rajdzie. W klasyfikacji generalnej tuż za podium uplasował się Martin Kaczmarski w Toyocie Hilux. Na siódmej pozycji wylądował debiutant za kierownicą samochodu terenowego Kuba Przygoński. Tuż za nim na ósmym miejscu był Adam Małysz. Czołową dziesiątkę zamknął mistrz Polski Paweł Molgo w Toyocie Hilux. Po uroczystym rozdaniu nagród Krzysztof Hołowczyc wystąpił z przemówieniem, które każdego zaskoczyło. Mianowicie znany nam świetny kierowca rajdowy oznajmił, że kończy karierę i rajd Baja był jego ostatnim rajdem terenowym. Można spokojnie stwierdzić, że zakończył z przytupem karierę. Na tym rajdzie prowadził od drugiego odcinka specjalnego już do samego końca. W miniony weekend odbyła się 39. edycja rajdu Kormoran, zaliczana do cyklu Shooter Cup, organizowana przez Olsztyński Klub Rajdowy wraz z Automobil Klubem Mazurskim. Na znane nam klasyczne szutrowe odcinki specjalne zgłosiło się ponad 20 załóg, a zawodnicy mieli do pokonania ponad 40 km odcinków specjalnych. W klasie gość klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu podium stanęli Zbigniew Staniszewski i Bartłomiej Boba w Fordzie Fiesta R5, którzy totalnie zdominowali rajd i wyprzedzili rywali o ponad minutę. Za nimi na drugim miejscu plasowali się Krzysztof Pretko i Przemysław Wipiński w Subaru Impreza WRX STI. Trzecie miejsce podium uzupełnili Jacek Woszuk i Radosław Korzeniewski, także w Subaru Impreza. W klasyfikacji generalnej bez klasy gość wygrali Sebastian Krzanowski i Adam Binięda w Hondzie Civic, dla których ta wygrana jest trzecim zwycięstwem w tegorocznym cyklu Shooter Cup. Za nimi na drugim miejscu plasowali się Dominik Wincykiewicz i Sebastian Bar w Hondzie Civic. Trzecie miejsce w generalce wygrali Andrzej Borkowski i Kasper Wróblewski w BMW E30. To już wszystko w tym odcinku. W przyszłym tygodniu mała zmiana, a mianowicie będziemy się słyszeć zawsze w środę, ponieważ jak najszybciej chcę się z Wami podzielić newsami z minionych weekendów. Cześć! Stop.